teraz lecimy z grą w dziadka. Grałeś kiedyś w dziadka? Zależy jakiego. No w takie w kółku, nie? Piłka nożna. W piłkę nożną? Tak. Grałem. No i opowiadaj, o co w tym chodzi w ogóle? Ile osób się gra w dziadka? Zależy. Wydaje mi się, że dowolna ilość, ale żeby nie za dużo. Dzisiaj w ilu grałeś chłopaki? A nie mam pojęcia, bo ja trenowałem indywidualnie. Ile graliście 9 osób? 9 na 2 dzisiaj. 9 na 2, czyli tak. Dwóch zawsze w środku jest? Nie zawsze, ale zazwyczaj. Dobra, dwóch mamy zawsze w środku zazwyczaj. Tak. Na zewnątrz są, ustawiają się wokół, tak? Tak, w kwadracie. W kwadracie się ustawiacie. Tak. Dlaczego w kwadracie? A tak trenerzy jak ustawią, zależy jak ustawią boisko. Widziałem, że było jakieś pole dookoła, pole gry, tak? Tak, tak, było ustawione. No i o co w tym chodzi? No, rozumiem, że biegaliście tam w środku, ale wytłumaczcie takim najmłodszym naszym adeptom futbolu. Tak naprawdę gra w dziadka kształtuje każdą gdzieś, każdy rodzaj treningu. Mhm. Jest bardzo uniwersalna. Mhm. Chodzi o to po prostu, żeby rozgrywać, żeby osoba w środku nie dotknęła piłki. I ma dotknąć tylko? Ma przejąć tę piłkę? Zależy, no czasami wystarczy dotknąć, a jak jest polecenie, żeby wymienić między sobą podanie, no to trzeba wymienić między sobą podanie. Ci dwaj, tak? Tak. Ale mają tylko przeciąć to od piłki? Tak. Przecinali, ale wyszła na aut i w tym momencie co jest? No to jak wyjdzie na aut, no to też jest zmiana broniących. Pierwsza wolna. Dlaczego? Tak zwana. No pierwsze podanie można puścić, tak? Stara zasada. Aha, jak jest złe, tak? No jak jest złe albo jest zamknięte, nie ma jak rozegrać, można zawsze puścić, tak? Dobra. Gramy tylko po ziemi, czy możemy górą? Można grać górą. Oczywiście, że można grać górą, ale jest troszkę ciężej. Okej, głową można grać? Można. A ręką? No raczej ręką. Czyli jak jest ręka, to wchodzę do środka, tak? Tak. Dobrze, a kto wychodzi, jeżeli przed tą obydwaj? Ten, który był dłużej. Aha, wychodzi. Tak. Dobra. Jeszcze takie pytanie. Sam jest tak, że ktoś zgra w kamień nożyca. Dlaczego? No jak jest takie podanie ciężkie do ocenienia, kto zawinił, to wtedy rozstrzyga papier kamień nożyca, tak? Okej, jeden tylko, tak? Tak. Dobra, jeszcze widziałem, że... Chyba, że będzie remis w trzech ruchach remis, to obydwoje wchodzą. Obydwoje wchodzą, tak? Dokładnie tak. Dobra, a jaki jest na przykład wasz rekord? Widziałem, do 20-30 liczyliście na... 25 podań, bodajże 25, to dwójka zostaje w środku i na jeszcze zawsze? Raz. Jeszcze raz. Aha! Jeszcze raz odbiorą, to nie wychodzą, tylko jeszcze raz zostają w środku i tak to się toczy w kółko. Okej. Okay. Ile razy możemy dotknąć? No zależy od zasad. No dzisiaj jakie były? Dzisiaj mogliśmy raz dotknąć piłkę. Raz dotknąć tylko bez przyjęcia. No bez przyjęcia, no raz. Dobra, no, raz. A czasy są dwa, trzy na przykład, czy nie? Czasami są takie sobie, że trzeba dwa razy dotknąć, ale zazwyczaj raz. Kiedy ta gra się kończy tak naprawdę? Jak stracimy piłkę, albo wyleci za boisko. Okej, okay. A jak wyleci za boisko w tym momencie, jak stracicie, w tym momencie jest zmiana i... Tak. A jak będzie 25, to w tym momencie wsiedzą jeszcze raz. Zostają w środku kolejną serię. Jeszcze było tak o tej dziurce, ktoś komuś założy dziurę, czyli siatę, mhm. czyli między nogami, to co wtedy się dzieje? To... Też się jeszcze raz stoi. Kto nie, mówi? Aha. Nie! No jak? Nie. A nie, bo tu jest inaczej. Plus 10. Tutaj, czy plus 15? Plus 10. Zasiteczko. No to plus 10. Czyli można celowo próbować, tak? Tak, można. No bo to jest dwa razy trudniej, że on nie może dotknąć tego, mhm. tak? Lubicie grę w dziadka? Bardzo. Dlaczego lubicie grę w dziadka? Przyjemna gra. Rozgrzewka przyjemna bardzo. Mhm. I gracie to zawsze przed każdym meczem też? No przed meczem raczej nie, ale często na treningach. Na treningach. Forma takiej rozgrzewki. Dobra. Kto jest najlepszy z drużyny w grze w dziadka? Ja. Gabriel Kirejczyk. Nie, ktoś. A ze starszych? Naprawdę. Kurczę, my bardziej gdzieś tam do tego dziadka idziemy z młodszymi. To z młodszych kto jest najlepszy? A każdy, ale widać gdzieś po Aleksie, że trenował w Samatię. Nie wiem, nie mi oceniać. Ale często jesteś w środku, czy raczej uciekasz na zewnątrz? Nie, no zależy, wiadomo, że chciałbym stać na zewnątrz, ale jak czasami złe podanie, to trzeba wyjść do środka, pobiegać. Dobra, pan, bardzo wam dziękuję za wyjaśnienie. No i co, polecacie grę w dziadka? Jak najbardziej.